Vesta i wystartuj. Dobrze. Ruszyły. Piękny start. Elimisty na końcu, a tam walka o prowadzenie. Parę koni. Padede na czele. Padede na drugiej pozycji. Armina, Elua, Casnara, Passionaria, Dogaressa, Fioretta, Frigana, Elbesta i na końcu Elmisti. Na czele stawki galopuje Padede, na drugiej pozycji Armina, tuż Elua, następnie para Casnara, Passionaria, następna para Frigana razem z Fiorettą, na ostatniej pozycji Elbesta. I 1300 metrów do celownika Padede. Dalej Armina, Elua, Casnara, Passionaria, następnie Frigana, Fioretta, Dogaressa i na końcu galopuje Elbesta. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1000 metrów. Padede na czele. Armina, Elua, nic się nie zmienia, Passionaria, Casnara, Fioretta, Frigana, Elmisti, Dogaressa i na końcu Elbesta. Przed wyjściem na końcową prostą Padede, Armina, stawka się grupuje. Padede, Armina, poprawia mocno Passionaria i za chwilę wyjście na końcową prostą. Wyprowadza Padede przed Arminą przy bandzie Lua. Prosta, nadal tam na czele Padede, dobrze klacz galopuje, atakuje ją Armina, 400 metrów do celownika, Padede, Elua przy bandzie, Armina finiszuje Passionaria, a w ślad za Passionarią Fioretta. Kilka koni walczy o zwycięstwo, Passionaria jest na czele, Fioretta jest na drugiej pozycji, w tej chwili na około 250 metrów przed celownikiem, Passionaria, Fioretta i Casnara jest na trzeciej pozycji, Padede osłabła, Passionaria bardzo mocno atakuje Fioretta, do celownika jeszcze zostało 100 metrów, Passionaria jest na czele, Fioretta na drugiej pozycji, Passionaria, Fioretta, Casnara w celowniku, Elbesta, Padede, Armina, Dogaressa, Elimisti, i na końcu